Witam na pomyczowej konferencji prasowej. Zaprosiliśmy na konferencję trenerów obydwu drużyn, trenera gości pana Mirosława Kalitę oraz trenerów gospodarzy pana Krzysztofa Pukalskiego. Bardzo proszę o przedstawienie swojej opinii pomyczowej. Może o tym zaprosić. Jeszcze raz potwierdziło się, że piłka nożna jest dyscypliną bardzo niesprawiedliwą. Nie liczy się ilość stworzonych sytuacji, tylko to, co jest w sieci. A dzisiaj zespołowi Garbarni udało się trafić do naszej bramki dwa razy. A my niestety przy pomocy zawodnika gospodarzy strzeliliśmy tylko jedną honorową bramkę. Z przebiegu meczu można powiedzieć, że częściej utrzymywał się w pierwszej połowie, szczególnie zespół Garbarni przy piłce, ale oprócz strzału z dystansu nie było jakiegoś większego zagrożenia pod naszą bramką w drugiej połowce. Nieszczęsny rzut karny, który wymusił na nas bardziej otwartą grę. I wydaje mi się, że w końcówce tak jakby nam brakło wiary w to, że możemy jeszcze coś zrobić, bo myślę, że przy stanie 1-0 5 minut wystarczyłoby na to, żeby strzelić wyrównującą bramkę, ale niestety dostaliśmy bramkę po rzucie rożnym. I w tym momencie ciężko było odwrócić los spotkania. Gratuluję trenerowi Pukalskiemu. 3 punktów, no i będziemy musieli szukać 3 punktów u siebie w kolejnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję za gratulacje. Stal postawiła nam bardzo duże wymagania. Dzisiaj nie prezentowaliśmy się najlepiej i można mieć dużo zastrzeżeń do naszej gry, ale zwycięstwo się nie sądzi. Chwała chłopakom za to, że pomimo tego, że ta gra się nam nie układała, potrafiliśmy być w pełni skoncentrowani i stworzyć sobie sytuacje, po których strzeliliśmy bramki. No, tak jak powiedział trener, tych sytuacji za dużo nie mieliśmy, ale na szczęście udało nam się wykorzystać bezbytocznie te sytuacje, które mieliśmy. Później już w końcówce po odkryciu się bardzo bliscy byliśmy zdobycia następnego gola, ale zabrakło troszeczkę szczęścia, trochę boisko nie sprzyjało i myślę, że no cóż, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo to było dla nas bardzo ważne zwycięstwo w kontekście następnych meczy i w kontekście układów tabeli. Myślę, że to zwycięstwo pozwoli zawodnikom uwierzyć we własne możliwości, bo one są moim zdaniem bardzo duże i kwestią jest czasu, kiedy ten zespół będzie prezentował się zdecydowanie lepiej jeszcze pod względem piłkarskim i będzie grał bardziej widowiskowo. Na to musimy troszeczkę poczekać, jednak ta presja wyniku na pewno też nie pomaga i zawodnicy, chociaż staramy się ją ściągać z zawodników, zawodnicy na pewno, dawało się odczuć w czasie gry, że ta presja, że ten wynik jest dla nas bardzo, bardzo ważny. No i chwała, że wytrzymaliśmy to właśnie. Udało się wygrać mecz i myślę, że mamy wesołe święta, ale też świadomość, że dużo pracy przed nami. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, czy macie panowie jakieś pytania? To też to, co się na Zbukolskiej rozkomentuje, te czerwone kartki, bo były takie w cudzysłowie dziwne. No więc nie mogę za bardzo komentować decyzji pracy pana sędziego, w związku z tym pozostawię to bez komentarza. Tak, ja jeszcze nie sam wyczuł, tak? Mówiliśmy tej wątpliwości, czy... No wie pan, ja też mam wątpliwości do tej pory nierozstrzygnięte. Nikt nie widziałem, tak. Nic nie słyszałem. Nie, bo oczywiście nam skakali, tam kilku zawodników skakało i nie mam pewności, czy Jet jadł tą piłkę, czy nie. No, trudno nic powiedzieć. Może sędzia? Jeszcze porozmawiam z Gentianem i się zapytam, ale jeszcze z nim rozmawiałem, czy to on uderzył, czy nie. Ja pozwolę sobie zadać pytanie panu trenerowi. Nie chciałem oczywiście wymuszać jakichkolwiek pochwał, bo to nie o to mi chodzi w tym pytaniu. Natomiast chciałem pana zapytać, jak pan ocenia Garbarnię na tle innych wymiarników, które weszli do tej drugiej klasy. Do drugiej ligi, myślę tutaj o pokolenie Siedlce, Puławy. Właśnie Wisła Puławy. Czy według pana nasz
potencjał naszej drużyny jest adekwatny do zajmowanego miejsca, czy uważa pan, że jednak powinno być to inne miejsce, wyższe i niżej? Powiem tak, trudno mi oceniać na podstawie dwóch meczów. Tak, ale trudno mi oceniać na podstawie Pogoni Siedlce czy Wisły Puławy. Łatwiej mi ocenić na podstawie tego, co prezentuje Stal Rzeszów z Nicz Pruszków, bo akurat miałem przyjemność z Krzyśkiem oglądać wspólny mecz w Błogochwale i powiem szczerze, że zespół Garbarniej o klasę bije jeden i drugi zespół pod względem piłkarskim. Na pewno miejsce zajmowane przez Garbarnię nie jest adekwatne do miejsca zajmowanego na obecną chwilę w tabeli. Panowie, mamy jeszcze jakieś pytania? Chyba to, znaczy chyba wszystko. Nie, no bo szczególny dzień mamy dzisiaj, nie wiadomo, wywraca się przed potem i panu Krzyśkowi, panu również, nie wolno generalnie komentować pracy sędziego, więc natomiast my takiego zakazu nie mamy. W sensie zasygnalizowania jakby pewnego problemu, bo moje zdanie jest takie, że oczywiście jest przepis taki, a nie inny, ale równocześnie są pewne okoliczności, które powinny być uwzględniane. Zgodziłbym się z tym, gdyby Rada odkopnął piłkę ostentacyjnie i tak dalej. Ja tę piłkę szpicę, gospodnie, nie wiem, na 30 cm ją kopnął, więc szukanie tutaj wybiegali. Znaczy, moja jutro ocena jest taka, że sędziowaniem było ok, bardzo, było długo, do jakiegoś tam momentu było ok, natomiast ten proces zaczął się rodzić pewien problem, kiedy zaczął się tak tworzyć, on sobie bardzo wysoko, jak się mówię, bardzo nisko ustawił poprzeczkę, jeśli chodzi o dawanie żółtych kartek w sumie. I wie pani, w tym momencie z tej częstotliwości, jak już dał raz, dwa, trzy, cztery, zaczęły się tworzyć następne, a przecież mówi się, że ten mecz nie był pod względem jakiejś takiej był to mecz, jak to się mówi, walki, tyle, ale twardy mecz, ale bez natomiast jak na rejestr kartek spojrzymy, to ten. No i później, ja mówię, głównym atutem sędziego powinno być, i to jest stara prawda, powinno być to, że powinien być jak najmniej widoczny. Po prostu. To jest zawsze taka zasada. Nie ma mnie. Jako sędziego jest ok w sumie, natomiast w momencie, kiedy koncentruję na sobie uwagę, skupił na sobie uwagę w tych ostatnich minutach, to później skutek jest taki, jak ten. Ja można wie pan, no można też się już zadać do siebie pytanie o stan jego zegarka w tym momencie, bo jak on już tak literalnie podchodzi do sprawy, no to pokazał 4 minuty i tyle. Ja mam świadomość, że on wyznacza czas do gry i tak dalej. Natomiast on jest zobligowany do kończenia meczu tylko pod warunkiem, że karnego podyktuje, że karny został podyktowany i musi być wykonany karny, prawda? Natomiast każda inna sytuacja już nie. Ja się zastanawiałem w ostatniej sekundzie, co by było, gdyby ta piłka, gdyby został kopner odgwizdany. Przecież byłby następny kopner na stadion. Ale panie redaktorze, nie wiem, taka jest tendencja chyba nawet w lidze niemieckiej i w lidze angielskiej, że po prostu jeśli zespół gra na czas i są doliczone na przykład 3 minuty, to bankowo sędzia przeciągnie mecz. Ja rozumiem, że on, wie pan, że natomiast cały czas to ujmuje w pewnym kontekście, wie pan, pewnych jego zachowań, które wpłynęły na taki, a nie inny przebieg końcówki tego meczu. No i jednak szybko zaczął dawać kartki, mimo marginesu błędów zawodników. Dokładnie, dokładnie. A później chroniąc was, jakby własną skórę w tym znaczeniu, żeby nie było do niego pretensji w sumie, nie? Dlaczego już następnych nie ma? No więc następne kartki poszły. Dobrze. Te proporcje nie oddają, znaczy ilość kartek nie oddają, nie tak co się oczywiście. Rozpoczęło nam się święta, także bardzo serdecznie dziękuję. 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 Dziękuję.